Witajcie kochani, chwała Panu Jezusowi. Dzisiaj jest 11 czerwca 2020 roku. Kanał Ewangelizujmy Biblijnie, pastor Artur Jankowski. Dzisiaj jadę do Torunia. Jedziemy przeprowadzić uwolnienie, modlić się, spędzić czas z ludźmi, którzy nas potrzebują. Tak czy inaczej, przypadło mi dzisiaj jechać właśnie do Torunia w tak zwane Święto Bożego Ciała. Tak się to nazywa. Dwa słowa o tym święcie katolickim. To święto ma początek swój w 1200, dobrze słyszycie, 1246 roku. Pierwszy raz miało miejsce te święto, właśnie celebracja tego święta katolickiego, 1200 lat, mniej więcej 1200 lat po zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. No, samo to za siebie mówi, tak? No to co tu komentować? Nie wiem, no mam nadzieję, tylko mam nadzieję, że ludzie w Polsce obudzą się, zdadzą sobie sprawę z tego, jakim oszustwem jest to święto. Nikt, kto prawdziwie chodził z Chrystusem, żaden apostoł nie obchodził żadnego święta Bożego Ciała. Biblia mówi wyraźnie, że my jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Każdy z nas. Wypełniamy się razem, motywujemy się razem, współpracujemy jako jeden organizm, jako jedno ciało. My razem, wszyscy. Jedni odpowiedzialni są za uwielbienie, inni za modlitwę, taką wspólną w zborach naszych, w społeczności. Inni za to, aby głosić słowo. Inni mają dary uzdrawiania, inni dary wyrzucania demonów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym mówi Słowo Boże. Wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Czyli też ostatnio pytanie padło, że jako wszyscy, no to jesteśmy ciałem, a czy pojedynczo jesteśmy ciałem? Oczywiście, że tak, no bo jeśli jesteśmy członkami pojedynczo ciała Chrystusa, to jesteśmy częścią ciała Chrystusa. To jest odpowiedź. To jest Boże ciało, czyli ciało Jezusa Chrystusa. To jesteśmy my. My, po prostu my. Wszyscy, którzy zawierzyli Chrystusowi prawdziwie, uwielbiają Chrystusa, przyjęli Chrystusa do serca. Wszyscy ci, którzy noszą Chrystusa w swoim sercu, w swojej duszy i bezwarunkowo podążają za barankiem, to znaczy wypełniają wolę Ojca w niebie. To jest ciało Chrystusa. Także święto Bożego Ciała nie odnosi się do Biblii, do Słowa Bożego, nie jest prawdą, tylko ma za zadanie manipulować społeczeństwem, przemycając fałszywą doktrynę tej przemiany niby tego wafelka w dosłowne ciało Chrystusa. Bo o tym mówi, taki przekaz niesie te święto dzisiejsze, prawda? Oczywiście wiemy, że to jest kłamstwo, wiemy, że to jest oszustwo, wiemy, że wyraźnie w Ewangelii Jana jest 6 opisane, iż Pan Jezus powiedział: słowa moje, które wam powiedziałem odnośnie właśnie tego pokarmu, który prawdziwy pokarm, który przychodzi z nieba, są wypowiedziane w duchu i w prawdzie. I one nie mają nic wspólnego z dosłownym pokarmem, z dosłownym chlebem, prawda? Jeszcze Pan Jezus tam się zwracał wyraźnie do nich i mówił im, że ten chleb, który ja wam daję, ten pokarm, który ja wam daję, nie jest takim pokarmem, jak jedli wasi ojcowie na pustyni. Nie ma nic wspólnego z dosłownym, materialnym pokarmem. Jest to pokarm duchowy. Jest to pokarm, który Chrystus nam daje
właśnie w duchu i w prawdzie, czyli prawdę Słowa Bożego, pokarm, który powinniśmy jeść na co dzień. To było oczywiście symboliczne. Czytajcie i Ewangelia Jana 6. Proszę przeczytać wszystko do końca, szczególnie werset 63. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dzisiejsze święto jest świętem absolutnie pogańskim, absolutnie. Jest manipulacją, fałszywym wymysłem Watykanu i nie ma nic wspólnego z prawdziwym ciałem Chrystusa, z Bożym ciałem. Także tak to jest. No to taka refleksja na dzisiaj. Trzymajcie się, kochani, z Panem Bogiem. Jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz dziękuję z drogi do Torunia. Pastor Artur Jankowski. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Do zobaczenia.